Witam Was serdecznie w mojej nowej serii na kanale Tradaj, chociaż w sumie nie wiem na ile można to jeszcze nazywać nową serią, skoro wyszło już 5 odcinków. Dla osób, które nie wiedzą na czym ona polega, no to jest to top 3, czyli omówienie top 3 według mnie najlepszych zawodników poprzedniej rundy danego klubu, omówienie top 3 najgorszych meczów poprzedniej rundy danego klubu oraz omówienie top 3 najlepszych spotkań poprzedniej rundy danego klubu. I dzisiaj będzie to Pogoń Szczecin, czyli zespół, który naprawdę oczarował praktycznie całą piłkarską Polskę na jesień. Genialna prezencja na własnym obiekcie, ultra ofensywna gra, ultra efektowna przede wszystkim. Zresztą pal licho samo punktowanie u siebie, ale to jakimi wynikami zazwyczaj kończyły się mecze domowe Szczecinian, no było imponujące. Jeśli ktoś z Was mi nie wierzy, no to spójrzcie sobie w terminarz meczów już rozegranych Pogoni Szczecin w tym sezonie i sami przyznacie mi rację. Mógłbym tutaj wymieniać najwyższe zwycięstwa Szczecinia na własnym obiekcie w tym sezonie, natomiast chciałbym to zrobić w dalszej części tego filmu i nie chciałbym spoilerować. Ale na pewno mam wrażenie, jeśli chodzi o Pogoń, że jest to zespół, który gra bardzo efektownie, ale mimo wszystko nadal gdzieś tam po cichu, w cieniu bardziej medialnych zespołów. Chociaż mam wrażenie, że pod koniec jesieni Pogoń już tak naprawdę coraz bardziej wychodziła z tego cienia i coraz bardziej pukała do czołówki, krzycząc głośno: tak, chcemy być mistrzem Polski. Przepraszam moich sąsiadów, przepraszam dzieci, które tu śpią, ale musiałem to zrobić. Chociaż myślę mimo wszystko, że dla Pogoni Szczecin taka pozycja nieco niedoceniana jest na plus. Bo w prasie czytałem, że głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Polski w tym sezonie jest Lech Poznań i z tym się zgadzam. Natomiast Pogoń również ma swoje atuty i wydaje mi się, że będzie walczyła do samego końca. I w mojej ocenie walka ta wcale nie musi być straconą. No bo co, 4 punkty straty to jest jakaś wielka przepaść? Myślę, że to jest żadna przepaść. Także moja informacja do kibiców Pogoni i do zawodników Pogoni i do sztabu Pogoni: macie potężne szanse na mistrza, także walczcie. Chociaż co ja wam tutaj będę mówił, wy to doskonale wszyscy wiecie. Przejdźmy zatem do 3 najlepszych zawodników Pogoni Szczecin według mnie w rundzie jesiennej. A powiem wam szczerze, że było to naprawdę potężnie trudne zadanie, ponieważ w mojej ocenie praktycznie cała jedenastka Pogoni Szczecin zasługiwałaby na wyróżnienie, a nawet zawodnicy z ławki. Ale to jest właśnie ten największy smaczek programu, czyli wytypowanie i selekcja tych 3. Przede wszystkim, podobnie jak przy omówieniu top 3 Stali Mielec, rozpocznę tę klasyfikację od bramkarza, czyli Dante Stipicy, który ponownie w tym sezonie zresztą pokazał, że no jest to zawodnik, który bardzo rzadko się myli. Bardzo rzadko się myli, ale przede wszystkim bardzo często gra bardzo dobrze. Nie na darmo zresztą ten zawodnik ma ksywę ośmiornica w Szczecinie. Bo obronione rzuty karne, dobre interwencje, parady bramkarskie to w mojej ocenie dla Dante Stipicy zwykły dzień w pracy. I w mojej ocenie niewielu jest takich zawodników na tej pozycji, którzy potrafią wykonywać swój zawód w iście efektowny sposób. Chociaż pamiętam oczywiście kilka jego wpadek, pamiętam, że początek meczu w Warszawie przeciwko Legii no nie był w jego wykonaniu najlepszy, ale takie wypadki przy pracy zdarzają się częściej innym zawodnikom niż mu, także no nikt nie jest robotem. Także jestem ciekawy, jak wy się do tego ustosunkujecie. Pierwsze miejsce w top 3 zajmuje Dante Stipica, chociaż nie ma pierwszych miejsc. Tak naprawdę każdy z top 3 jest sobie równy. Przepraszam, że to powiedziałem. Przejdźmy zatem do zawodnika numer 2 w moim top 3 i tutaj wydaje mi się nie będzie zaskoczenia, ponieważ uważam, że jednym z lepszych zawodników po stronie zespołu ze Szczecina był Kamil Grosicki, czyli piłkarz, który został zaprezentowany w kadrze Portowców w meczu ze Stalą Mielec na własnym obiekcie. I powiedzieć, że ten zawodnik nie wprowadził ducha gry, pewności siebie i takiej chęci gry ofensywnej, to jakby powiedzieć nic. Bo to, przy ilu bramkach Kamil brał udział od momentu jego dołączenia do składu, no jest imponujące. Zresztą pal licho samo boisko. Przede wszystkim jest to bardzo głośne nazwisko, dzięki któremu Pogonią, mam wrażenie, zainteresowało się wielu ludzi z zewnątrz. I na pewno był to potężny strzał marketingowy włodarzy, który ewidentnie bynajmniej nie okazał się niewypałem. Aha, no i przecież Kamil Grosicki genialnie wszedł do zespołu i genialnie rozumie się ze swoimi kolegami z drużyny, o których powiem później. No i trzecim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić, a powiem wam szczerze, że było to bardzo trudne, bo w Pogoni jest wielu bardzo dobrych zawodników, ale pomyślałem, że dam mu to znaczenie ze względu na zachętę i takie podziękowanie za to, że w końcu odpalił. Mam nadzieję, że już wiecie, o kogo chodzi. Chodzi mi o Lukę Zachowicza, ponieważ zawodnik ten, nawet na moim kanale, przyznaję bez bicia, był nieco wyszydzany, bo był zapowiadany jako zawodnik bramkostrzelny, taki, który wprowadzi jakość do Pogoni, a w poprzednim sezonie nie było tego zbytnio widać. Nawet fragmentami w tym lekko zawodził, ale
Od momentu, kiedy mam wrażenie, Kamil Grosicki pojawił się w zespole. Jeśli ktoś z was, jeśli się mylę, no to mnie poprawcie w komentarzach. Ale mam wrażenie, że właśnie tak głównie od momentu, kiedy Kamil Grosicki pojawił się w zespole, ten zawodnik w końcu pokazuje swój ewidentny potencjał. No bo zaczął strzelać, zaczął asystować, świetnie się ustawia, świetnie wykańcza. Bo nawet pamiętam, że po pierwszej kolejce w Zabrzu mówiłem, że chociażby taki Piotr Parzyszek jest lepszą opcją od Luki Zachowicza. I teraz w sumie nie wiem. Wydaje mi się, że jest na odwrót. Chociaż nadal uważam, że Piotr Parzyszek ma potencjał i ten nietrafiony strzał na pustą bramkę w Częstochowie wcale o tym nie świadczy. Także Luko Zachowiciu, naprawdę podobała mi się twoja gra na jesień i obyś grał tak dalej. Ale jeśli jestem już przy Pogoni Szczecin, to już na 100% trzeba by było jeszcze wyróżnić Kacpra Kozłowskiego, który no już niestety jest w Brighton, chociaż może stety. Na pewno Damiana Dąbrowskiego, na pewno Sebastiana Kowalczyka, na pewno Zecha, na pewno Matę, na pewno Bartkowskiego. No kurczę, jest to naprawdę trudne zadanie. Także zrozumcie mnie, jeśli wasz ulubiony zawodnik się tutaj nie znalazł. No ale wytypujcie sobie swoje top 3 i wydaje mi się, że sami będziecie czuć pewien niedosyt. Teraz przejdźmy do top 3 najlepszych spotkań Pogoni Szczecin w tej rundzie. I tutaj wybór również był bardzo bogaty, jak przystało na wicelidera ligi. Przede wszystkim myślę, że nie zgrzeszę, jeśli powiem, że pierwszym spotkaniem, jakie tutaj powinno być wyróżnione, był ten mecz z Lechią Gdańsk na własnym obiekcie, nad którym zachwycałem się już na tym kanale w osobnym filmie, który uważam zresztą za bardzo dobry. Jeśli ktoś z was tego nie oglądał, to zapraszam gdzieś na kanale, jest lub będzie gdzieś odnośnik. No to był po prostu koncert. Pogoń Szczecin wypunktowała, całkowicie wypunktowała bardzo silną wówczas Lechię Gdańsk, bo wtedy Lechia była na fali. I chyba właśnie od tego meczu w Szczecinie zaczął się powolny spadek Lechii Gdańsk w tabeli, ale tak chyba tylko o 2 miejsca. Także nie ma tragedii. No ale Pogoń zaimponowała. Wygrać z kimkolwiek w ogóle w tej lidze u siebie 5-1, no to już jest wyczyn. Bo nawet w dalszych fragmentach tego filmu będę podawał przykłady złych meczów Pogoni Szczecin z wydaje mi się słabszymi rywalami. A tutaj z czołóweczką cyk i piąteczka. Pamiętam, że iście bosko zagrało wówczas potężne trio, czyli Zachowicz, Kowalczyk i Grosicki. Ale nie będę tutaj się dłużej nad tym rozwodził, tylko zaproszę was, tak jak mówiłem, do mojego omówienia na kanale osobnie tego meczu. Drugimi zawodami, które wydaje mi się muszą się tu znaleźć, to było zwycięstwo w Warszawie z Legią 2-0. No i wiadomo, Legia Warszawa nie jest może jakimś potężnym rywalem w tym sezonie, powiedziałbym wręcz na odwrót, że jest bardzo słabym. Jednak samo zwycięstwo z Legią na tym etapie jest nadal bardzo prestiżowe i podbudowuje morale. Pamiętam zresztą taką jedną sytuację z tego meczu, drugi gol w ogóle dla Pogoni Szczecin, czyli gol Luki Zachowicza. Gol Luki Zachowicza strzelony głową w momencie, gdy walczył o tą główkę z głowę od nim wyższym, Rose'em. Do dzisiaj mnie to po prostu bawi. Jeśli ktoś z was nie widział tego gola, w co wątpię, to zapraszam do skrótu. Bo na pewno nie na kanał Asys Ekstraklasy, no bo to był bardzo ładny gol. No i trzecim spotkaniem, które uważam, że Pogoń Szczecin była w nim naprawdę bardzo dobra. Może tutaj wiele osób zdziwię, bo nie będzie to żaden mecz domowy, który Pogoń Szczecin wygrała efektownie, bo było ich sporo. Bo nie był to nawet mecz wygrany przez Szczecinian, a remis. Remis w Poznaniu z Lechem 1-1. I wiem, że Pogoń miała wówczas problemy w końcówkach, bo od tamtego meczu chyba zaczęła się ich ta passa tych straconych bramek w ostatnich minutach meczów. I na pewno rysą Pogoni Szczecin na tym spotkaniu było to niedociągnięcie wyniku, który był na wyciągnięcie ręki. Ale sama prezencja Pogoni z faworyzowanym wówczas Lechem Poznań mnie urzekła. Bo chociażby pamiętam w pierwszej połowie Pogoń miała bardzo dużą przewagę nad Kolejorzem. Pamiętam bardzo dobrą prezencję Benedikta Zecha, który fantastycznie odbierał piłki i fantastycznie je rozdawał. Pamiętam nawet genialną akcję bramkową biednego Smolińskiego. I ogólnie mam w pamięci, że naprawdę dobrze bawiłem się oglądając tamte zawody. Także głównie przez moją dobrą zabawę podczas transmisji tamtych zawodów wybrałem to spotkanie do mojego top 3. Chociaż uważam, że mogłoby się tu jeszcze znaleźć oczywiście spotkanie z Górnikiem Łęczna u siebie wygrane 4-1. Czy chociażby spotkanie ze Stalą Mielec wygrane u siebie 4-1. Ale to jest moje top 3, także przepraszam. Napiszcie w takim razie, jakie jest wasze top 3 najlepszych meczów Pogoni w komentarzu pod tym filmem, bo jestem serio ciekawy. I teraz skoro już słodziłem, no to musimy przejść do sekcji najgorszych meczów portowców na rundę jesienną. I tutaj nie było aż tak źle, chociaż kurczę no. Były takie spotkania Pogoni, których ewidentnie była ona słaba. I rozpocząłbym przede wszystkim, niestety dla Pogoni Szczecin, od ostatniego meczu tej rundy, czyli spotkania u siebie z Wartą Poznań zremisowanego fartownie, 1-1. Zresztą pamiętam, że obiecałem wam w ogóle omówienie tamtego meczu na kanale, ale z racji
przygotowań świątecznych nie byłem w stanie znaleźć czasu na zrobienie tego. A z racji, że był to naprawdę paskudny mecz w wykonaniu Pogoni Szczecin, to pomyślałem, że zrobimy tutaj dwa w jednym. Bo tak słabej Pogoni Szczecin u siebie nie pamiętałem. Praktycznie zero strzałów na bramkę w pierwszej połowie, praktycznie zero strzałów na bramkę w drugiej połowie. Gol w ostatnich minutach meczu Trianta Filopoulosa. Chociaż mam przy okazji wrażenie, że Warta Poznań trochę specjalizuje się właśnie w takim rozbijaniu rywala w meczu. Chociażby w Gliwicach z Piastem zrobili coś bardzo podobnego. Tam Piast przegrał, natomiast Pogoń ostatecznie nie przegrała tych zawodów z Wartą. Także to w mojej ocenie też wyróżnia te lepsze zespoły, że potrafią zdobywać punkty w meczach, które ewidentnie jej się nie układają. A Pogoni z Wartą gra się po prostu bardzo, bardzo źle. Także mam wrażenie, że kibicom Pogoni Szczecin to ostatnie spotkanie tej ostatniej kolejki no trochę zniesmaczyło humory przed przerwą zimową, ale myślę, że patrząc przez pryzmat całej rundy, no to kibice Pogoni Szczecin powinni mieć uśmiechy na buzi. Przejdźmy zatem teraz płynnie lub dość niepłynnie do meczu drugiego, czyli starcia w Płocku z Wisłą. Jesus, jakie to były zawody paskudne, naprawdę. Kontry Pogoni Szczecin w tym meczu były tak nieudolne, tak nieprzyjemne. Pamiętam takie jedno zagranie do chyba Kurzawy do Michała Kucharczyka, gdzie Kucharczyk wyszedł praktycznie sam na sam z bramkarzem w Wisły Płock, chyba Kamińskim, i bardzo niecelnie trafił. Oj, bardzo niecelnie trafił. Chociaż nie, celnie trafił w te bandy za bramką. No nie oglądało się tego meczu przyjemnie. Zresztą no ta aura w Płocku, ja już się powtarzam, ten Płock jest trochę przeklęty, no. Gra tam świetnie ten zespół gospodarzy. I zazwyczaj przyjezdni mają cholernie trudne zadanie, żeby cokolwiek tam zdziałać. Także ja ewidentnie nie bawiłem się dobrze podczas oglądania tamtego spotkania i wydaje mi się, że kibice Pogoni Szczecin również, bo gra portowców no nie zachwycała, lekko mówiąc. No i teraz płynnie przejdźmy zatem do trzeciego meczu. Nie będę was tutaj męczył tymi słabymi meczami, bo nie będę się nad nimi rozwodził, bo to jest dość męczące dla was i w sumie trochę dla mnie, żeby to sobie przypominać. Także płynnie przejdźmy i szybko skończmy ten mecz numer 3. I tutaj dałbym egzekwo mecz Pucharu Polski w Kaliszu, gdzie portowcy przegrali 1-2 z KKS-em, z drugoligowcem. No ale jest to mówienie ekstraklasy, także musiałem poszperać i znalazłem mecz w Częstochowie. I wydaje mi się, że mimo wszystko w tamtym spotkaniu, bo oglądałem je całe od dechy do dechy, przyjezdni w tym przypadku portowcy byli znacznie lepsi od Rakowa. Natomiast dałem to spotkanie do tego zestawienia, bo bardzo niesławnym zagraniem, chociaż nie, sławnym zagraniem, popisał się Piotr Parzyszek w ostatnich minutach, bo nie trafił on piłki meczowej na pustą bramkę w ostatnich minutach spotkania. A gdyby to wpadło, no to portowcy mieliby tylko jeden punkt straty do lidera. Przepraszam, dwa punkty straty do lidera, przepraszam. Moja matematyka jest na poziomie humanisty, przepraszam. No i zresztą tamtych zawodów ogólnie nie oglądało się przyjemnie. Niewiele takich fajnych sytuacji, raczej mecz do zapomnienia. No także co, to było moje top 3, czyli spotkania w Płocku, spotkanie u siebie z Wartą Poznań ostatniej kolejki. No i ten mecz w Częstochowie zremisowany przez Szczecinian 0-0. Jeśli wasze top 3 najgorszych meczów jest inne, również podzielcie się nim w komentarzu. Ogólnie wszystkimi swoimi top 3, które tutaj wymieniłem, możecie też się pochwalić w komentarzu, bo jestem naprawdę ciekawy. Naprawdę. No i tak podsumowując to Pogoń Szczecin, uważam, że jest w tym zespole ogromny potencjał, który jest już pokazywany na tym etapie. I najważniejsze teraz dla Pogoni, no to nie zatracić go. Chociaż wiadomo, że Pogoń się już dość mocno osłabiła transferem Kacpra Kozłowskiego. Natomiast uważam, że w tym zespole nadal jest bardzo dużo świetnych zawodników, a pieniądze po Kozłowskim nie przepadną. No chyba, że przepadną na jakieś głupoty, ale wydaje mi się, znając włodarzy Pogoni Szczecin, że nie przepadną. Bo ewidentnie widać, że ten zespół i ten skład jest budowany z potężną głową. I bynajmniej nie jajogłowiem. Także moja ocena dla Pogoni Szczecin to 17/18, czyli bardzo wysoka nota, pozdro dla kumatych. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną i informuję, jakie filmy będę dodawał w następnej serii. I zapraszam na Instagrama Tradaj, gdzie zbieram 500 obserwujących. I dzięki wam wielkie za uwagę, mam nadzieję, że ten film wam się podobał, bo mi się podobało omawianie Pogoni Szczecin z ręką na sercu, bo bardzo miło jest mówić o fajnych zespołach, bo wtedy gadka sama się klei, sama się tworzy. Także ja już wam nie będę zawracał więcej gitary. Cieszcie się życiem, uśmiechajcie się, bądźcie bezpieczni i nie przejmujcie się głupimi ludźmi. Błagam. Cześć.